Ogonek piękny masz ten ogon, piękny taki. Piękny masz ten ogon. Piękny masz ten ogon, ci mówię. Piękny masz ogon i bzuchol też. Piękny bzuchol mam. Łapa w górę, szabada bada. Cześć. Nawet nie wiecie, jak mi miło czytać wszystkie komentarze pod filmem ostatnim z Rejkiem, naprawdę. No, chyba trochę przesadzacie z tymi miłymi słowami na mój temat. W każdym razie obiecałam Wam w tamtym filmie wspomnieć trochę o wizycie behawiorysty u nas i opowiem Wam ogólnie, kim ten behawiorysta jest i co on robi z naszymi zwierzakami, czy warto, czy nie warto, ile to kosztuje, jaką on ma wiedzę i w czym nam może pomóc. Więc zapraszam do oglądania, jeśli ktoś jest zainteresowany. Więc tak, jeśli ktoś nie oglądał wcześniejszego filmu, to zapraszam oczywiście obejrzeć krótki film na temat tego, jak przygarnęłam kolejnego kota z ulicy, a raczej plan był taki, żeby po prostu uchronić go przed głodem, zbliżającymi się mrozami, wyleczyć go i znaleźć mu nowy dom. Ale, tak jak mówiłam w tamtym filmie, zaczęłam się przywiązywać i okazał się bardzo kochany. Natomiast mam już dwóch kocich rezydentów, Krysię i Pusię, i chciałam po prostu odezwać się do specjalisty, zapytać, co ja mogę zrobić, żeby tym kotom moim wspólnie się tutaj dobrze żyło i czy decyzja o zatrzymaniu nowego towarzysza Ryjka, czy to jest dobra decyzja, czy nie. Więc dostałam namiary na behawiorystkę z polecenia mojej kuzynki weterynarz i słuchajcie, opowiem Wam, kim ten behawiorysta tak naprawdę jest. Ja sama na kanale mówię dużo o zdrowiu psychicznym i zachęcam Was do spróbowania psychoterapii i niektórzy z nas decydują się czasami na wizytę u psychologa, u terapeuty itd., itd. Więc behawiorysta to nikt inny jak taki zwierzęcy psycholog. Ktoś, kto potrafi przeanalizować życie kota, jego temperament, charakter, odczytuje jego ruchy, gesty, intencje z nimi związane i może wpłynąć po prostu pozytywnie na samopoczucie zwierzaka. Nie wskakujesz tam. Nie wskakujesz tam! Ja zdecydując się na taką wizytę behawiorysty, powiem Wam, że na początku się trochę obawiałam, że ja jestem kociarą i mi się wydawało, że ja dużo wiem na temat kotów, potrafię odczytywać ich jakieś tam ruchy, umiem je analizować, tak mi się wydaje. I tak się martwiłam, że przyjdzie ktoś, kto powie mi wszystko, co ja już wiem. Ku mojemu zdziwieniu, słuchajcie, przyszła kobieta, która powiedziała mi tyle rzeczy, które mnie tak zaskoczyły, o których ja nie miałam zielonego pojęcia. Także są to osoby, jeśli oczywiście ktoś się przykłada i jest specjalistą, lubi to, co robi, to naprawdę mają nieocenioną wiedzę. Pod kątem kociej anatomii, zachowania, wieku rozwojowego, różnych tam etapów rozwojowych. Moje doświadczenie jest takie, że na początku miałyśmy z behawiorystką 10-minutową taką rozmowę przez telefon. Ona się chciała dopytać, ile mam kotów, jakie mam problemy, czy to będą problemy socjalizacyjne, czy coś z kuwetą, czy coś z zachowaniem, czy z agresją, czy z osowiałymi kotami itd., itd. Wszystko jej wytłumaczyłam. Umówiłyśmy się na kwotę i przyjechała do mnie, wiedząc już mniej więcej, jaki jest zarys. Bardzo pozytywne zaskoczenie wywarło na mnie to, że ona pytała się o każdego kota z osobna, poświęciliśmy czas. Okej, kto był pierwszy? No i zaczęłyśmy rozmawiać o Pusi. Ile miała miesięcy, tygodni, czy tam lat, jak ją przygarnęłam, w jakich warunkach, jak się wychowywała. I to jest niesamowite, ja tego nie wiedziałam, a to działa zupełnie tak samo jak z człowiekiem, czyli dzieciństwo kota wpływa na to, jak ten kot się zachowuje. Oczywiście oprócz charakteru, to jeszcze to, skąd myśmy go wzięli
i jak on się wychowywał. Ja miałam tutaj, chciałam się skupić na problemach socjalizacyjnych, czyli jak to zrobić, żeby pogodzić wszystkie koty. Okazuje się, że Pusia, my się tak często śmiejemy tutaj u mnie na YouTubie, na Insta, że Pusia to jest, że Pusia to nie imię, Pusia to styl życia i ona jest wiecznie taka wkurwiona i nikogo nie lubi. Okazuje się, że ona w ogóle nie jest socjalizowana ze swoim gatunkiem. I Pusia to jest pół kot, pół człowiek i ona się zdecydowanie najlepiej czuje w moim towarzystwie, bo potrafi odczytywać moje ruchy, moje gesty. Ona w wieku tam 3 czy 4 tygodni, ja ją znalazłam na ulicy, więc ona w ogóle nie potrafi odczytywać intencji moich kotów. Czy one chcą się z nią bawić, czy one ją atakują. Ona nie wie, jak stawiać te granice, bo po prostu jest sfrustrowana w związku z tym, że jakieś koty do niej podchodzą. Halo, ona przez 2 lata była tylko paniunką. No i tutaj pojawia się bardzo fajna informacja, że tam do któregoś miesiąca, chyba do 3 miesiąca, kot się socjalizuje i uczy się kocich zachowań. I to jest czas taki towarzyski, że koty się zaczynają bawić, tulić, myć, lubić ze sobą i interesują się sobą w stadzie. Do tego czasu jakby budują taką swoją, nie wiem, tożsamość, coś w tym stylu. Pusia tego nie miała, więc ja, nie wiedząc, wzięłam dla niej drugiego kota, myśląc, że drugi kot ją pobudzi, że ona będzie zadowolona, a sprawiła mi tylko mini piekiełko, no bo przyprowadziła mi małego kota, ona nie wiedziała w ogóle, kim ty jesteś. I tak, powiedziała mi behawiorystka jeszcze, że jeśli chcemy dokacać kota, to może zdarzyć się tak, że jeśli przyniesiemy malutkiego kotka, to to może uruchomić w dorosłym kocie jakąś taką troskę, ale jeśli to nie zaskoczy, to z dorosłym kotem najprawdopodobniej trudno będzie im się dogadać. No ale trudno stało się, ja parę lat temu przygarnęłam Krysię i rozmawiałyśmy o Krysi. Krysia jest towarzyska, bo wychowała się ze mną i jest socjalizowana, bo wychowała się z Pusią. I tutaj mamy odpowiedź, dlaczego Krysia zaakceptowała Ryjka, który przyszedł, potrafi się z nim bawić, bo po prostu wychowała się z Pusią, z innym kotem, obserwowała, co to znaczy zabawa, obserwowała inne koty, jak jedzą, jak Pusia je, jak grzebie w kuwecie, jak się bawi, myje. Więc ona zna swój gatunek. I jest to kot, który zna i kota, i człowieka. Natomiast Krysia syczy czasami na Ryjka, który chce się z nią bawić. On jest troszkę taki natrętny, umówmy się. To jest młody kocurek, hormony zaczynają buzować. On mi tutaj trochę te dziewczyny atakuje, w związku z tym też poprosiłam o wizytę behawiorystki. No i okazuje się, że Pusia syczy. A dlaczego syczy na Ryjka? Bo taki sposób obrony i stawiania granic nauczyła się od Pusi. Ona nie wie jak inaczej, bo Pusia na nią wiecznie syczała. Behawiorysta też, oprócz tego, że przeanalizuje jakby początki życia waszego kota, to usiądzie jeszcze z wami i poobserwuje go w jego warunkach naturalnych. Zobaczy, gdzie jest jego ulubione miejsce, dopyta się, sprawdzi, gdzie macie kuwetę, sprawdzi, zapyta się o pewne jakieś tam może wasze rytuały i tak dalej, i tak dalej, i poobserwuje. Myśmy tutaj usiedli i sprawdzaliśmy, czy jak Ryjek wskakiwał na krzesło do Krysi, to ona mi to analizowała, mówiła, że okej, dobra, on się chce bawić, ona się teraz poddaje, ale tak naprawdę jest gotowa, żeby też go zaatakować, bla, bla, bla. Mówiła mi, który kot dominuje, jak się przejawia ta dominacja i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo cenne informacje, ja nie wiedziałam tego. Mi się wydawało, że jestem kociara, a przyszła po prostu do mnie specjalistka. Ja jestem youtuberką, ja nie jestem specjalistką, ja tylko koty lubię. A wy pisząc do mnie, często opowiadając mi długie historie waszych kotów, które często mnie też smucą, bo się dowiaduję, że wasze koty nie wiem, sikają poza kuwetą, może źle się czują, są osowiałe. Ja wam nie pomogę, ja nie jestem specjalistą i sugeruję naprawdę zainwestować parę stów i szukać pomocy nie na YouTubie, ale szukać pomocy u kogoś, kto się tym specjalizuje. Behawiorysta, dobry behawiorysta, będzie się znał też na
różnych chorobach kocich, na właśnie kociej anatomii, na tym, jak kot reaguje na różne bóle. Ja się dowiedziałam, że koty są zajebistymi poker face'ami, jeśli chodzi o ból. I często właśnie koty długo wytrzymują, więc na przykład mają jakieś symptomy, objawy, może są osowiałe i tak dalej, i trzymają w sobie pewne rzeczy, aż w końcu muszą w jakiś sposób nam pokazać, że coś im jest, że coś im się dzieje, więc często wtedy na przykład sikają poza kuwetę. No i właśnie od tego jest behawiorysta, żeby stwierdzić, czy jest to zachowanie typowo behawioralne, czy należałoby zrobić jakieś badania. Moja behawiorystka mówiła, że bardzo często jest to po prostu podłoże jakichś też problemów zdrowotnych, bo kot w żaden sposób nam nie przekaże, że coś jest nie tak, ale jak nasika gdzie indziej, no to w ten sposób na pewno się nim zainteresujemy, prawda? W żaden inny sposób nam tego pokazać nie może, no chyba, że przestanie jeść. Więc taki behawiorysta może też zlecić badania lekarskie, zasugerować. Ja mam taką karteczkę, mam zasugerowane, że jak będę szczepić moje koty, to żeby przy okazji zrobić jakieś tam biochemię, jamę brzuszną, sprawdzić stan zębów w przypadku pusi, bo pusia jest 5-letnia, więc bardzo fajnie znają się też na rzeczy, znają się też na składach, na przykład tych dyfuzorów do kontaktu, mogą zasugerować, który jest dobry, który nie, jaki ma składnik, jak on wpływa na koty, składniki również też różnych suplementów uspokajających. Co jeszcze? Bardzo ciekawą rzecz, jaką się dowiedziałam, bo zapytałam się jej, jak ona się ustosunkuje do tego, że ja czasami puszczam pusi te gry na projektorze. Jak mnie oglądacie dłużej, to wiecie, że ja puszczam, no i Krysia, pusia goni sobie myszkę, która pokazuje się na ścianie. Bo słyszałam, że może być to dla kota frustrujące i okazało się, bardzo fajną rzecz się dowiedziałam, że koty mają taki cykl jakby w ciągu życia, codziennie. To jest tak, polowanie na ofiarę, schwytanie ofiary, zabawa ofiarą, następnie konsumpcja, później mycie się i sen. I tak w kółko. I tak wygląda życie kota. I ja puszczając grę na telewizorze albo na projektorze, nie zamykam tego kręgu, bo ona poluje, ale nigdy nie jest w stanie złapać tej myszki, więc wywołuje to u nich frustrację. I pani powiedziała, że jasne, możemy puszczać takie coś, ale na jakiś czas, jak widać, że kot już się powoli nudzi, wtedy dać mu coś do złapania, niech to będzie kuleczka, niech on uruchomi ten swój cykl, złapie, następnie dać jakiś smaczek i żeby on mógł w spokoju sobie to zamknąć. Wtedy podobno poziom frustracji spada u kota. I takie ciekawostki powie wam behawiorysta, czyli psycholog rozpoznający, jaka poza, co oznacza, jakie zachowanie, jak tutaj chwilkę poobserwowałyśmy, gdzieś tam pusia nafuczała, później usiadła tyłem do nas. Ona idealnie to odczytała, że ona chce mieć teraz święty spokój, nie chce nas widzieć i najgorszą rzeczą, jaką teraz możemy zrobić, to ją wziąć i powiedzieć ciu, 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 moje takie. To jest czas, żeby kota zostawić. Oczywiście to tak samo jak z usługami makijażowymi czy kosmetycznymi. W każdym miejscu dostaniecie inną kwotę. Myślę, że trzeba liczyć tutaj przedział od 100 do 200 zł, w zależności od metropolii, miejsca i pewno kwalifikacji specjalisty. Ja zapłaciłam 120 miałam zapłacić, ale zapłaciłam więcej, bo uważam, że tą wiedzę, którą dostałam i czas poświęcony, bo to były prawie 3 godziny, uważam, że jakby należało się więcej zapłacić za to. Więc ja wam serdecznie polecam. Ja mojego behawiorystę, tak jak mówię, mam z polecenia. Znajomy, kuzynki polecał i tak dalej, i tak dalej. Jak szukać? Nie wiem, myślę, że gdzieś na jakichś forach. Możemy w komentarzach, jeśli są tutaj jakieś osoby, możecie napisać w komentarzach, nie wiem, miasto, województwo i wpisać, że macie namiary, możecie się jakoś ugadać na priv, nie wiem w sumie jak to rozwiązać. W każdym razie polecam jak najbardziej i taka moja sugestia, zamiast napisać mi, to
umówcie się na konsultację. Możecie, no nie wiem, przyoszczędzić. To jest stówa czy 150. To nie jest majątek. A możemy tak po prostu poprawić komfort i jakość życia naszych kociaków. Myślę, że naprawdę to jest bardzo dobra inwestycja. To są specjaliści, to są ludzie, którzy są po to, żeby nam pomóc. Nam i kotom. A jeśli już dostaniemy wytyczne, to też nasza praca polega na tym, żeby obserwować i jakby dostosowywać się do tego. Behawiorysta powie Wam też, co możecie zrobić, czy jakiś dodatkowy drapak, a może w ogóle nie macie drapaka, a może zrobiliście jakieś przemeblowanie, może pojawił się jakiś nowy członek rodziny, a może zmieniliście, może przeprowadziliście się już 5 razy i kot jest tak sfrustrowany, że już nie wie, o co chodzi, a może wyjeżdżacie często i często kota oddajecie gdzieś do rodziny. To wszystko ma wpływ na to, jak Wasz kot się czuje, jak się zachowuje i oczywiście nie tylko te kwestie behawioralne, ale też zdrowotne. Więc behawiorysta może wysłać do weterynarza, a nie często weterynarz wysyła do behawiorysty. Więc tutaj już nasza właścicieli jest w tym sprawa, żeby się ewentualnie kogoś takiego poradzić, żeby znaleźć odpowiedzi na nasze pytania. I ja dzisiaj na Instagramie przed chwileczką dałam takie małe okienko, żebyście wpisywali i czy macie jakieś pytania. Tutaj, jakie są sposoby na kotkę, która nie toleruje innych zwierząt? Wobec nich jest agresywna i obcych. To nie jest pytanie do mnie, tylko to jest na przykład pytanie behawiorysty i na pewno by odpowiedział, dlaczego twój kot się tak zachowuje. Czy behawiorystka może pomóc w przypadku starszych 14+ kotków? No jasne, że tak. Czy behawiorystka mówiła coś więcej na temat izolacji kotów, które się nie dogadują? Nie. Za mną już jest ten czas izolacji. Najważniejsze, ile trwa i kosztuje wizyta? No w moim przypadku, tak jak mówiłam, wizyta trwała, miałyśmy 2 godziny przeznaczone, ale trwała więcej i kosztuje 120-150 w zależności od miejsca. Czy można kota nauczyć przytulasów dzięki takiej osobie? Nie mam zielonego pojęcia. Myślę, że takie wycofanie kota to jest również temat do podjęcia z behawiorystą właśnie. Czy to taka jednorazowa wizyta, czy będziecie powtarzać? W moim przypadku była to jednorazowa wizyta i do obserwacji. Muszę się zastosować do pewnych tam kwestii. Czy można kota oduczyć lęku przed obcymi? Myślę, że można, ale właśnie tutaj też jest pytanie, jak się wychował kot, dlaczego i skąd pochodzi ten lęk, czy ma w domu możliwość radzenia sobie z tym lękiem i my, jak my na ten jego lęk reagujemy. To wszystko też jest do przegadania. Jak to zrobić, żeby kot typu pusia nie był nieszczęśliwy z 2 innych kotów w mieszkaniu? Kot typu pusia nie lubi kotów i pani powiedziała mi, że pusia to jest kot, który najlepiej by się czuł po prostu tylko ze mną, nie mając już żadnych innych kotów. No jest jakby już trochę na to za późno. Jak to zrobić? Nie wiem, czy da się coś zrobić. Musiałabyś się zapytać, właśnie skonsultować i przegadać, jakie te koty masz i co one tam robią u Ciebie i jak wpływają i jak sobie ten Twój kot z tym radzi. Czy behawiorysta, i na koniec, czy behawiorysta Cię czymś zaskoczył? No tak, przede wszystkim, i jeszcze jedna rzecz, czy mnie zaskoczył. Myślę, że idealnie to Instastories odpowie na to pytanie. Behawiorystka wyszła 10 minut temu. Miałyśmy przeznaczone 2 godziny na konsultację, a była prawie 3, ale tak to jest, jak się spotykają 2 kociary. I słuchajcie, jest osoba, która ma kocie skarpety, ale ona miała jeszcze torbę z kotem, maseczkę z kotem, sweter w deseń tygrysa, notatnik z kotem i długopis z kotem. Także jeśli aspirujesz na kociarę i myślisz, że jesteś największą kociarą, behawiorystka moich kotów jest największą kociarą i oddaję jej, kuźwa. Ryjku, przepraszam. Oddaję jej, kurwa, berło kociej mamy. I do tego jeszcze ma wiedzę.
bo same skarpety w koty to nie wszystko. Dobra, kochani, myślę, że to tyle, co mogę powiedzieć na temat behawiorysty. Więcej doświadczenia nie mam. To było tylko jedno spotkanie. Mam nadzieję, że ktoś, chociaż jedna osoba się decyduje. Jeśli chodzi o namiary na mojego behawiorystę, zróbmy tak. Ja się jej zapytam, czy ona się zgadza na to, aby tutaj udostępniać jej dane, bo może sobie nie życzyć. Ona mówiła ogólnie, że ma dużo pracy. Ona nie pracuje tylko jako behawiorystka, ale też się zajmuje innymi rzeczami, więc zapytam. Jeśli tak, to pojawi się w opisie ten adres, a jeśli nie, możecie zapytać jakiegoś swojego weterynarza, możecie poszukać gdzieś na jakichś grupach kocich, na Facebooku jest tyle fajnych grup kocich, że na pewno znajdziecie. I tak, były też pytania, co z ryjkiem i tak dalej. Ogólnie ryjek będzie jutro kastrowany i zobaczymy. Ja mam chętną, bardzo zaufaną osobę, która mogłaby go ewentualnie przygarnąć. Ja z ciężkim sercem bym to zrobiła, ale behawiorystka powiedziała mi jedną rzecz. Najważniejsze są koty rezydenci, czyli w tym wypadku Krysia i Pusia. Jeśli ryjek dalej będzie je męczył, dalej będzie się chciał non-stop z nimi bawić i non-stop po prostu będę słyszeć syczenie w domu i po kastracji te hormony mu się nie ogarną i dalej po prostu moje koty będą z nim zmęczone, bo trochę tak jest, muszę Wam powiedzieć, bo ryjek jest bardzo aktywny i taki przytulas, że moje dziewczyny są zdziwione po prostu, co się dzieje. To wtedy wezmę pod uwagę jego adopcję do zaufanego miejsca. Na razie zostaje Bugo kochuśka strasznie. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. I tak. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Łapka w górę zawsze jest mile widziana, słuchajcie. Zostawcie łapkę w górę. Ja jak przypominam o tym, żeby zostawić komentarz i łapkę w górę, to ja faktycznie widzę, że te liczby wzrastają. A dla nas twórców to jest bardzo fajna podzięka czy coś, no cóż innego, co innego możemy oczekiwać od Was, jak nie aktywności. Także bardzo będzie mi miło, jeśli łapa w górę gdzieś tam się pojawi. I co, ja się żegnam, bardzo Wam dziękuję, zapraszam Was też na Instagrama, jeśli macie ochotę i widzimy się w następnym filmie już niedługo. Nie chcę mi się z Wami kończyć dzisiaj, wiecie, dzisiaj mam gadane, jeszcze bym posiedziała. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawa, jak w Waszym towarzystwie, otoczeniu odbiera się taką osobę jak behawiorysta. Czy jest to znane w Waszych kręgach, czy ludzie o tym mówią, czy korzystają znajomi, którzy mają psy, koty, czy weterynarz Wam kiedyś o tym wspominał. Dajcie znać, czy Wyście mieli pojęcie o istnieniu kogoś takiego, jakie macie doświadczenia, a jeśli macie jakieś namiary, to oczywiście dajcie znać w komentarzu. Na pewno pomożecie jakiemuś kocurowi w Polsce, bo to tak naprawdę o to chodzi, więc warto chwilkę poświęcić na to. Dzięki, że jesteście. No i wszystkiego dobrego w nowym roku, bo jeszcze Wam nie mówiłam. Buźka, pa, pa!